patrząc na naszą trójkę, nie mają Państwo zapewne wątpliwości, kto z nas jest kobietą, a kto mężczyzną. Coraz częściej słyszymy jednak, że pozory mylą, a ciało nie określa płci człowieka. W dyskusjach tych bardzo często przewija się określenie gender. Panie profesorze, co oznacza to pojęcie? Samo pojęcie gender, pojęcie mające określać płeć kulturową, zostało zaczerpnięte z języka gramatyki, gdzie mamy rzeczowniki rodzaju męskiego, żeńskiego, nijakiego. Gdy pojawił się pomysł na to, ażeby w większym stopniu uzależniać naszą, znaczy traktować naszą płciowość jako wytwór kultury, wówczas posłużono się pojęciem wziętym właśnie z gramatyki. Ale nie zaprzeczy pan profesor, że jednak istnieje pewien czynnik kulturowy dotyczący płci. Kobiecość inaczej wygląda w Europie, inaczej wygląda w Azji, inaczej wygląda w Afryce. Niemniej jednak nikogo do tej pory nie skłaniało to do rekonstruowania czy dekonstruowania samego pojęcia płci. Nikt z tego powodu, że Szkoci noszą kilty, czyli spódniczki, nie twierdził, że oni dokonują dekonstrukcji swej męskości. Ale nie zaprzeczymy, że istnieją pewne stereotypy płciowe, że jest, nawet bym powiedziała, w pewien system naszego myślenia wpisane, są wpisane określone role, które gdzieś tam upośledzają, powiedzmy, kobietę. Przed kilkoma laty była nawet cała kampania medialna z billboardami równi w rolach, równi w pracy, czy jakoś podobnie to hasło brzmiało. I to, co się dało przede wszystkim zauważyć, to aby przekazać tę treść o równości w pracy, przede wszystkim ubrano mężczyznę i kobietę w sposób bardzo analogiczny. To oznacza tak na dobrą sprawę maskulinizację kobiety, ponieważ ubrano ją w kostium szary, zaczesane miała do tyłu włosy, także wyglądało prawie jak męskie uczesanie. A zatem czy rzeczywiście taka maskulinizacja kobiet służy ich lepszemu traktowaniu? Ja mam wrażenie, że w relacjach męsko-damskich jednak tradycyjne traktowanie kobiety było traktowaniem kobiety jako kogoś lepszego, komu się znacznie więcej względów okazywało i komu się należał większy szacunek. Czym jest gender? Bo często jest także stawiane pytanie, czy gender jest jeszcze nauką, a czy już nie ideologią? Jakby pan na tę kwestię spojrzał? Czy pojęcie gender, tak jak ono dzisiaj funkcjonuje, niewątpliwie jest pojęciem ze świata polityki. To jest pojęcie, które ma przekształcać rzeczywistość nas otaczającą. Jeśli chodzi o naukowość gender, to wydaje mi się, że bardzo bliską i jak najbardziej poprawną analogią jest zestawienie naukowe gender jako teorii naukowej z socjalizmem naukowym Karola Marksa. Też mieliśmy wykładane na uczelniach, też były katedry, były instytuty, były tworzone wiekopomne dzieła. Dzisiaj z reguły nie chce się traktować marksizmu czy marksizmu-leninizmu później jako nauki.